Marek Zaręba to dyplomowany dietoterapeuta, dietetyk, specjalista medycyny komórkowej i terapeuta pierwszego stopnia medycyny świętej Hildegardy. Jest autorem wielu poradników i książek, ale wyróżnia go to, że na zdrowy styl życia i odżywianie patrzy z perspektywy Ewangelii, od strony miłości i Bożej mądrości. Dziś pragnę się z Wami podzielić fragmentami tej wyjątkowej książki, do której nieustannie wracam. Jest to dwuczęściowy poradnik, planer zdrowia. Marek Zaręba powiedział: nasze ciało jest jak dom, w którym zawsze będzie coś do remontu. Jednak kiedy nie sprząta się mieszkania i nie naprawia w nim niczego od lat, stale tylko myśląc, aby wstawiać kolejne meble, w końcu dom rozpadnie się z nadmiaru i przesytu. I oto fragmenty metody siedmiu kluczy autorstwa Marka Zaręby, wydawnictwa Rób to, co kochasz. Choć jestem dietetykiem, cokolwiek czynię, zawsze w sercu powtarzam sobie: wszystko dla Ewangelii. Dlaczego? Ponieważ żadna, nawet najszlachetniejsza praca nie powinna być wykonywana wyłącznie dla chleba, o czym przypomina święty Jan. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Jana 6,27. Głęboko wierzę w to, że ta zasada dotyczy także pracy, jaką podejmujemy dla własnego zdrowia. Bóg zatroszczy się o nasze zdrowie, jeśli my zatroszczymy się o Jego sprawy. O ile oczywiście rozpoznamy w sobie godność Jego dziecka i nie będziemy się karmić byle czym. Nie powinieneś mieć żadnych przesadnych obaw o swoje zdrowie, jeśli ciężko pracujesz dla Królestwa Bożego. Może się wówczas okazać, że łyżka kaszy jaglanej, ale spożywana na chwałę Boga, przyniesie ci nieskończone dary, podczas gdy całe życie przeżyte na zdrowej diecie, ale bez Boga, zapewni ci jedynie niższy poziom cholesterolu i zgrabną sylwetkę. Powiem tak, lepiej jest się wypalić dla Boga, niż przerdzewieć dla korporacji. Kiedy bowiem Bóg opuści kurtynę na zakończenie dramatu o odkupienie świata, nie będzie pytał, jaką rolę odgrywaliśmy, lecz jak dobrze spełniliśmy to, co było nam przeznaczone. Liczy się bowiem nie to, co czynimy, lecz dlaczego to czynimy. To intencja dokonuje dzieła. Gdy nasza dzierżawa na życie się skończy, zadane nam zostaną dwa pytania. Świat zapyta, ile zostawiłeś po sobie? A aniołowie zapytają, ile ze sobą przyniosłeś? Gdy człowiek w sposób nieuporządkowany kocha bogactwo, on i ono rosną razem, niczym drzewo wzrastające korzeniami w szczeliny skalne. Dla takiego człowieka śmierć jest bolesną szarpaniną, ponieważ ściśle identyfikuje się on z rzeczami materialnymi. Ma wszystko, dlaczego żyje i niczego, dlaczego miałby umrzeć. W momencie śmierci staje się on najnędzniejszym żebrakiem na świecie, gdyż nie ma niczego, co mógłby ze sobą zabrać na tamten świat. Odkrywa za późno, że nie należał do siebie, lecz do rzeczy. Bogactwo, którego był niewolnikiem, pozwalało mu myśleć tylko o pomnażeniu dobytku. Natomiast śmierć naszego Pana na krzyżu odsłania prawdę, że tu na ziemi ciągle będziemy nienasyceni. Gdyby ta ziemia miała być rajem, ten, który ją stworzył, nie opuściłby jej Wielki Piątek. Jest absolutnie niemożliwe, byśmy byli doskonale szczęśliwi i syci tutaj na ziemi. Jeżeli więc szukasz w życiu wyłącznie stabilizacji finansowej albo jakiejkolwiek innej opartej na dobrach doczesnych, to wiedz, że jest to iluzja. Esencją życia jest rozczarowanie. Czekamy na stanowisko, na małżeństwo, własność, władzę, popularność, bogactwo. A kiedy w końcu ją osiągniemy, nie spełnia ono naszych oczekiwań. I tak jest bez końca.
Skarb, którego szukamy gdzieś na zewnątrz, został złożony w naszych sercach. Ów skarb, jak pisze apostoł Paweł, przechowujemy w glinianych garnkach, słabych i kruchych, którymi są nasza fizyczność, zmysłowość, pożądliwość. Niewielu ludzi zastanawia się nad tym, co w naszych działaniach przynosi wartość skończoną, a co nieskończoną. Tymczasem świadomość tego, że oscylujemy między tym, co zakończone, a tym, co wieczne, winno być kluczowe w codziennych wyborach każdego chrześcijanina. Bóg nie nagradza za efekty, nie ma względu na nasze tytuły czy stanowiska, lecz patrzy na święte pragnienia serca. To niezwykle ważna informacja dla każdego, kto chce odnaleźć równowagę także na talerzu. Wynagradza za zamiar, a nagradza nie pieniędzmi, choć jak obiecuje, że każdy otrzyma w ilości, jakiej potrzebuje, ale tym, co najcenniejsze, pokojem serca, płynącym z bliskiej relacji z Nim samym. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On Twe ścieżki wyrówna. Przysłów 3:5-7. Chcesz zachować młodość umysłu i radość ducha, które są trampoliną do wewnętrznej harmonii i prawdziwej jej wolności? Powiedz Bogu z pełnym zaufaniem: Pan jest mym pasterzem, niczego mi nie braknie. Prowadząc liczne konsultacje, przekonuję się, że większość ludzi kompletnie nie rozumie tego, że zdrowie jest darem oraz że to od ich woli zależy w dużej mierze to, jak go potraktują. Dar zdrowia nie jest jednak przeznaczony tylko i wyłącznie dla nas samych. Nasze zdrowie ma służyć też innym ludziom. Na zdrowie trzeba więc patrzeć z perspektywy miłości własnej, ale też miłości do Boga i bliźniego. Człowiek, który dba o zdrowie, mając na względzie tylko miłość własną, pogrąża się w lękach, stawiając jedynie na przyjemność żołądka i oddzielania się od tego, który jest źródłem wszystkiego, również jego zdrowia. Jeśli natomiast wyrusza się po zdrowie, mając przed oczami miłość Boga i bliźniego, to można oczekiwać, że sam Bóg obdarzy go takim zdrowiem, jakiego ten się nawet nie spodziewa. Nie na darmo w Ewangelii świętego Mateusza pojawia się obietnica: nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Mateusza 6:31. Każdy post karmi się umiarkowaniem, a kluczem jest zawsze eliminacja. To pierwszy i najważniejszy aspekt, którym otwieramy świat medycyny detoksykacyjnej oraz odnawiamy kulturę postu. Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto w ostatnich 10 latach zadzwoniłby do mnie z pretensjami, że post mu zaszkodził. Owszem, zdarzają się kryzysy postne, bóle głowy, często wprost proporcjonalne do stylu życia, jaki prowadzimy, ale w ostatecznym efekcie zawsze pojawia się lepsze samopoczucie i pokój serca. Natomiast zdarza się, że ktoś podchodzi do postów zbyt emocjonalnie i czasem wręcz przejada się, potem popadając w kolejne obsesje. Tymczasem leczniczego głodu nie należy utożsamiać wyłącznie z głodówką czy dietą odchudzającą. Post zaczyna się bowiem tam, gdzie stawiamy w centrum nie siebie, lecz Boga. Każda eliminacja powinna więc najpierw skłaniać nie do refleksji nad celem podjęcia decyzji o poście. Modne dziś diety oczyszczające kierują uwagę najczęściej na ciało, wygląd i zdrowie fizyczne.
Osoby, które taką właśnie motywacją się kierują, często uzależniają się od kolejnych diet, by między kolejnymi cyklami głodówkowymi bezkarnie się objadać. Nie tędy droga. Człowiek powinien z umiarem jeść, ale i z umiarem pościć. Kto bowiem bez umiaru je, może i posty bez umiaru podejmować. Cnota wstrzemięźliwości, którą warto wyhodować w swoim duchowym ogrodzie, przypomina, że Bóg stworzył człowieka, nadając mu piękną postać, by o nią dbał i pielęgnował ją, zachowując we wszystkim właściwą miarę. Ewangelia Mateusza przypomina, czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Mateusza 6,25. Warto w tym miejscu zadać niezwykle ważne pytanie. Czy świadoma rezygnacja z wielu pokarmów w połączeniu z pragnieniem bliskości Boga może widnieć pod hasłami typu oczyszczanie organizmu z nadmiaru toksyn, post Daniela, jaglany detoks albo post świętej Hildegardy? Im więcej pytań, tym więcej odpowiedzi. Ale sądzę, że w świecie miłościwie dziś nam panującego hedonizmu każda forma wstrzemięźliwości wyjdzie nam na zdrowie, o ile post, czy jak mówią niektórzy, detoks, będzie nakierowany na miłość do Boga, bliźniego i siebie samych. Bóg bowiem, w co nie wątpię, ma wzgląd nie na ilość niezjedzonego przez nas pokarmu, lecz na szczerość naszego serca. Bardziej chwalebny wydaje się dobrowolny głód w jedności z Bogiem, niż na przykład głodzenie się przez cały dzień ze względu na brak czasu na przygotowanie i spożycie posiłku. Lubię powtarzać, że odporność jest z ducha, a nie z brzucha. Dlaczego przez cały dzień miałbyś podejmować tylko zdrowe decyzje? Teraz wypić napar czy wodę, zjeść na lunch sałatkę czy burgera, pójść na rower czy pobiegać? Czy nie lepiej i nie prościej raz na zawsze utrwalić zdrowe nawyki i w końcu uwolnić się od tej ciągłej walki w umyśle o podjęcie decyzji? Taki jest cel pracy z plenerem zdrowia i metody siedmiu kluczy. Abyś już więcej nie musiał się zastanawiać, co i kiedy masz jeść, kiedy pójść na spacer, o której najlepiej położyć się spać i tak dalej. Po 7 tygodniach będziesz to wszystko robił z automatu, uwolnisz się od lęku. Owszem, naturalne wyćwiczenie nowych nawyków na początku wymaga wiele siły woli, jednak gdy tylko nowy nawyk się zakorzeni, można zdjąć ręce z kierownicy, podejmowania decyzji, a nogę z pedału gazu siły woli. Można spokojnie zdać się na swój naturalny tempomat i już bez wysiłku robić rzeczy, które jeszcze od niedawna kradły ci tak dużo sił. Dzięki 7 minutom codziennej pracy z plenerem w krew wejdzie ci też postawa optymizmu. Satysfakcją będziesz obserwował, że jesteś w stanie bardziej kochać, masz lepsze relacje z ludźmi, łatwiej ci się pracuje, bo jesteś bardziej skoncentrowany, lepiej śpisz, potrafisz znaleźć czas i na odpoczynek, i na zdrowe żywienie, i na aktywność fizyczną. W dodatku łatwiej radzisz sobie ze stresem. Dlaczego to wszystko się wydarzy? Ponieważ uwierzysz, że do takiego właśnie życia zostałeś stworzony. Przekonasz się również, że nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać z pomocą Słowa Bożego. Jezus wszystko, co czynił, robił z miłości, a nie z przymusu. Dlaczego? Otóż decyzje podejmowane wbrew sobie zawsze prowadzą do wewnętrznego napięcia i w efekcie mogą osłabiać zdrowie. Wszystko, co sprzeciwia się naszej naturze, generuje stres. Im mniej decyzji w ciągu dnia musisz podjąć z przymusu, tym lepiej. Decyzje podejmowane z miłości są bowiem, nawet jeśli trudne, dużo bardziej efektywne. Wysiłek podjęty z miłości zawsze się opłaci. To jeden
sekretów metody siedmiu kluczy. Kiedy nauczysz się odkrywać wolę Boga w swoim życiu i wdrożysz nowe nawyki, zniknie lęk przed konsekwencjami decyzji, a ty odzyskasz przestrzeń na cieszenie się życiem. Uwolnienie się od przesadnego perfekcjonizmu zapewnia bowiem stały poziom satysfakcji oraz uwalnia od fałszywego ja, który stale zmaga się z rozbieżnością pomiędzy tym, co jest, a tym, co być powinno. Prowadząc plener zdrowia, szybko przekonasz się, że nabierzesz porannej, codziennej i wieczornej rutyny. Dobre nawyki zostaną w tobie już na zawsze. Twoja wola będzie posłuszna nowym nawykom, choć początki mogą być trudne. Jak czytamy w Psalmie 126, kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Chodzi o to, by instynkty, bo nimi właśnie kierujemy się najczęściej w działaniu nawykowym, były pod kontrolą ducha, a nie na wodzy zmysłowości. Nie na darmo Jezus przestrzegał: uważajcie na siebie, aby wasze serce nie było ociężałe wskutek obżarstwa. Łukasza 21. Jezus nauczał, że prawdziwe lekarstwa na różne ludzkie dolegliwości, nawyki i kompulsje pochodzi z wnętrza. On wiedział, że jedynym sposobem, by ludzie trwale zmienili się na zewnątrz, jest zmiana tego, w co wierzą wewnątrz. Dlatego zaleca: oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Mateusza 23. Taka jest prawda, że w najgłębszym wymiarze życia kierują nami mechanizmy podświadomości, które pozostają poza sferą refleksji. Sterują one automatycznie naszym zachowaniem. Gdy nasze podświadome przekonania budzą w nas poczucie winy albo obniżają naszą samoocenę, możemy mówić o rodzaju autodestrukcji. Uświadomienie sobie istnienia tych podświadomych przekonań to jedyna droga, by skutecznie i trwale modyfikować swoje zachowania. Na tym właśnie opiera się metoda siedmiu kluczy. Dopóki nie poznamy najgłębszych zakamarków naszej duszy, będziemy żyć obciążeni bagażem przeszłości. Dopóki nie uda nam się zrozumieć motywów kierujących nami z wewnątrz, dopóty nie uda nam się wytrwać w podjętym postanowieniu zmiany zachowania, choć możemy przez jakiś czas zachowywać zewnętrzne pozory zmiany. Każda trwała zmiana zawsze pochodzi z wnętrza. Zadaj sobie pytanie: jaki duch kieruje moim życiem? Głos Boga nigdy się nie narzuca, lecz zawsze proponuje. Jest łagodny, przynosi otuchę, pociechę. Daje nadzieję, otwiera horyzonty, stawia na naszej drodze ludzi, którzy karmią się Jego mądrością. Duch nieprzyjaciela, zły duch tego świata, jest natarczywy, wykorzystuje nasze lęki, samotność, smutek, uwodzi prestiżem i podsyca zmysłowość, odciąga od teraźniejszości, zmuszając do skupienia się na lękach przed przyszłością albo na smutkach z przeszłości. Tam, gdzie Duch Boży daje nadzieję, duch zły sieje podejrzliwość. Jeśli masz się uwolnić od słodkich grzeszków, musisz pracować nad swoją silną wolą, a nie nagradzać się słodyczami. Dlatego warto zawsze mieć pod ręką migdały, nasiona dyni albo słonecznika, które w momencie kryzysu trzeba długo i mozolnie przeżuwać. Głód cukrowy po chwili całkowicie zniknie. Nie warto też głodzić się w ciągu dnia i nagradzać obfitą kolacją wieczorem. Jeżeli jest to wpisane w twój styl żywienia, to czas na konkretne zmiany. Nawet kiedy wpadniesz w kompulsję i pochłoniesz słodycze w nadmiarze, zamiast biczować się, wypij napar o smaku gorzkawym, na przykład szałwie, rumianek lub po prostu ciepłą wodę z cytryną.
Dobrym sposobem na spalenie cukru będzie również napar z dodatkiem kurkumy lub kopru włoskiego. Na drugim biegunie względem postu jest łakomstwo, czyli nieuporządkowane rozkoszowanie się jedzeniem i piciem. Może się ono przejawiać w spożywaniu ilości większej niż potrzeba, w jedzeniu o niewłaściwym czasie lub konsumpcji zbyt wyszukanych potraw. Jeśli istnieje najlepszy wskaźnik obecnej degeneracji społeczeństwa, to jest nim właśnie nadmierny luksus i perfekcjonizm. Ludzie za bardzo troszczą się o swoje ciała, a za mało o duszę. Częściej dziś praktykuje się fitness, rzeźbiąc idealną sylwetkę niż modlitwę. W pewnym sensie zbytnie koncentrowanie się na wyszukanych dietach to też przejaw łakomstwa. Stoimy w kolejkach do gabinetów dietetyków albo salonów piękności, hołubiąc zdrowie i urodę, która pewnego dnia stanie się łupem robaka, zamiast wybrać się na rekolekcję czy eucharystię. Dodajemy do tego kwoty tracone na żywność czy alkohol spożywane w nadmiarze, które przekazane dla biednych zaspokoiłyby ich podstawowe potrzeby. Tymczasem Bóg osądzi nas sprawiedliwie, zarówno bogaczy i żebraków, o czym przypomina nas w słowach Ewangelii Łukasza. Biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Łukasza 6,24. Wartość człowieka można oszacować przez pryzmat tego, z czego jest w stanie zrezygnować. Nie wyłącznie ze względu na własne zdrowie, lecz w imię dobra drugiego człowieka. Na co jesteśmy łakomi? Warto zadać sobie to pytanie, bo może się okazać, że bardziej łakniemy pieniędzy niż miłosierdzia albo przesadnego zdrowia i pięknej sylwetki, bogactw i władzy niż służby ludziom. Ludzie łakomi rzeczy przemijających stają się często nieczuli na to, co nieprzemijające. Jak uszy głuchego zamknięte na harmonię, oczy niewidomego na piękno, tak dusze słabe na Boga. Post jest doskonałym roundupem na wszelkie duchowe chwasty. Post uczy radości i odmawiania sobie, ale również radości ze spożywania najprostszej potrawy. Podczas gdy my narzekamy na kruszący się chleb lub przesolony kotlet, tysiące ludzi na całym świecie umierają z głodu. Ostateczną weryfikacją naszego postnego stylu życia powinno być pragnienie bycia lepszym człowiekiem. To właśnie ma w nas obudzić post. Nie ma większego bogactwa nad zdrowie ciała i nie ma zadowolenia nad radość serca. Syracha 30:16. Ten planer zdrowia to sprawdzone od wielu lat narzędzie, które stosuję w mojej praktyce. Skorzystały już z niego setki uczestników moich warsztatów. Dzięki niemu zdrowie odzyskali nawet ludzie, którzy początkowo nie mieli sił wejść na pierwsze piętro do mojego gabinetu. Ludzie, którym lekarze postawili wyroki kilku miesięcy życia, wyzdrowieli i mają się świetnie. Jednak tajemnicą skuteczności plenera zdrowia nie jest wyłącznie moja wiedza, lecz udział w nim samego Stwórcy, który pragnie twojego zdrowia i szczęścia bardziej niż ty sam. Zastanów się teraz przez chwilę nad tym, jakie pozytywne zmiany mógłbyś wprowadzić w swoim życiu, gdybyś zdał się na nieskończoną potęgę Boga, zamiast ufać swojej podlegającej ograniczeniom woli. Plener zdrowia został oparty na fundamentalnym dla mnie przekonaniu, że Bóg rozumie nas lepiej niż my sami siebie. Wie, co nami powoduje, co dodaje nam energii, a co nas męczy, co jest powodem naszego cierpienia. I sam Bóg nam dopomoże, jeśli tylko będziemy na Nim we wszystkim polegać i całkowicie Mu zaufamy.
On obdarzy nas zdolnością i siłą do tego, by się zmienić. Tajemnicą skuteczności plenera zdrowia jest więc ufność, że Duch Święty, który w nas mieszka, da nam moc, miłość, wiarę i mądrość, aby każdy dobry zamiar wprowadzić w życie. Bez Boga obecnego w Twoim życiu masz do dyspozycji jedynie własne zasoby energii. Bóg nie chciałby tak było, bo człowiek bez Boga jest jak laptop bez zasilacza. Bateria prędzej czy później się wyczerpie i komputer padnie. Dlaczego miałbyś żyć w ten sposób, skoro Bóg stworzył cię z myślą o czymś znacznie większym? Jeśli wciąż łapiesz się na tym, że jesteś zmęczony życiem, przyczyną może być to, że usiłujesz rozwiązać wszystkie swoje problemy, wypełnić obowiązki i wprowadzić życiowe zmiany samodzielnie. Wskazówką, że istotnie może tak być, jest to, że więcej się martwisz niż modlisz. Życie wiarą oznacza, że podejmujesz próbę zrobienia czegoś, czego nie dokonasz sam. Oczywiście wszystko, co potrafisz uczynić samodzielnie, nie wymaga wiary. Jednak w tych sferach swojego życia, które wydają się niemożliwe do naprawienia, w których notorycznie ponosisz klęski, bo uparcie powracają złe nawyki, które nie chcą się podporządkować Twojej woli, potrzebujesz siły większej niż ta, którą posiadasz. Być może poniosłeś już tak wiele porażek, próbując zmienić to, jak się odżywiasz, w jaki sposób myślisz albo jak się zachowujesz, że wprowadzenie trwałej zmiany w życiu wydaje ci się nieosiągalne. Cóż, bądźmy szczerzy. Prawdopodobnie tak właśnie będzie, jeśli nie skorzystasz z mocy Bożej. To, co wydaje się niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia, dla Boga jest czymś najprostszym. Pytanie zasadnicze. Czy w to wchodzisz? Beze mnie nic nie możecie uczynić. Jana 15. Wchodząc w planowanie życia, warto zapamiętać ten najważniejszy boski sekret uzdrawiania. Pewnie teraz pomyślisz, że przecież znasz mnóstwo sławnych ludzi, którzy osiągnęli sukces bez znajomości Ewangelii. Pytanie tylko, co rozumiesz przez słowo sukces? Jeśli trzymasz teraz w rękach mój plener, to wiedz, że to nie ja, wydawca, ani jakikolwiek inny człowiek zdecydował o tym, by cię nim obdarować, ale sam Bóg. Jeszcze zanim wziąłeś do ręki ten dziennik, Bóg uzdolnił cię już do działania. Jednym słowem, nie jesteś dzieckiem przypadku. I nawet jeśli czujesz się niezdolny do budowania relacji z Bogiem czy modlitwy, to łaska jest zawsze większa od naszej słabości, a hojność Boga zawsze przewyższa nasze oczekiwania. Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Obiecuje, że absolutnie wszystko, nawet komplikacje życiowe, powroty do dawnych złych nawyków i Twojej porażki, wpisze w swój plan. Bóg uwielbia przemieniać przeszkody w mosty, a ukrzyżowanie w zmartwychwstanie. Wystarczy Go o to poprosić z wiarą, że skoro prosimy o chleb, nie otrzymamy kamienia. Bóg czeka w gotowości, aby uzdrawiać Twoje życie. To rozpisany na 7 tygodni szczególny czas codziennych spotkań z Bogiem, podczas których doświadczysz głębokiej przemiany całego życia i relacji z sobą i ludźmi, a nie tylko poprawisz swoje trawienie. Głęboko wierzę, że dzięki temu planerowi wzrośnie Twój apetyt na święte życie. Planer zdrowia to droga do nabrania trwałego przekonania, że byle jaka żywność już nas nie interesuje. Po drugie, pozwala wypracować nowe nawyki, dzięki którym właściwe żywieniowe decyzje zaczynają być w nim podejmowane niejako z automatu. Jeżeli jesteś zdecydowany, że pragniesz wypłynąć na głębie życia,
to właśnie nadszedł czas na konkretne zmiany. Planer zdrowia metodą 7 kluczy otworzy Cię na nowe możliwości. Masz przed sobą 7 tygodni. Nie poddawaj się. Zawierz swoje życie Bogu, powierz Mu swoje zdrowie, zwolnij, gotuj zdrowo i rób to, co kochasz.